Jedynka, wolno, dwójka, trochę Oskar, szybciej. Oskar, jedziesz Diabolini? Jadę, spróbujemy. Co już? Jedynka w dół? Tak. Ale sprzęgło, faktycznie za szybko zbiera sprzęgło, jest źle, nie? No. Od razu. Więcej gazu. Na koło nie wyrwi. Gazu! Na koło nie wyrwi. Oskarulo. Ale on jedzie jedynka wolno, dwójka, trójka. Patrz, nawet odkręci. Pierdzi tak, nie? No. Przejedzie, porównasz do te czwórki. Ubieraj kask, kubę, kamerę i... Ale kiedy ta czwórka była upalana? No, w pół roku. Lepiej. Oskar zabrał nam Diabolini. No jestem... RFZ będę wam testował za tydzień. Jedzie. Ty, i patrz, Diabolini daje radę. No. Niech nie wywali czasem. Jestem ciekawy tej RFZ-y, wiecie? I Alfarada, Alfaradem jeszcze będę. Też Alfarada wam przetestuję w następnych odcinkach. No. Powiem wam, że ten ścigacz to jest klasa. Ale jak Oskar się tu wywali, to będzie płacił. Będzie bulił. I 8 litrów spalone! Jak wrażenia? No, na początek? No. No. Ja jestem trochę, wiesz, za ciężki, no bo ja jednak ważę ze 40 kilo więcej niż ty, więc ja też mam inne odczucie, mocy. Ale tak, jak na przykład taki, wiesz, ktoś nigdy nie jeździł, to jak najbardziej. Tomek wyfrunie, bo ja 9 dych ważę, no. Ty 130, Tomek ile ważysz? Z 50. 43? 43. Trzymaj. A Kuba 38. Nie wiem. A Kuba 21. Uważaj na samochody, Tomek. Na hamulcu odpala. Bardzo długi gaz ma. Musisz tak do końca. Nagrywa? Tak, drogę. Na razie nie. Nagrywa. Ale gadaj coś do niej! Do kogo? Do kamery. Gaz dawaj! Panie 80 parę i więcej. Diabolini. Ta jest lżejsza, dużo lżejsza, lepiej kręci, jest taka przyjaźniejsza jest. Bo on daleko pojechał. Jedzie samochód za Tomciem. To policja. Kurde. Ładne kolory ma, nie? Jak beta? Ja myślałem na początku, że to beta jest.
Wino Beta. Powiem ci, z tych wszystkich, to ten mi najbardziej pasuje, wiesz? Ale ze wszystkich, z tych Diabolini, no, nie, no... X-Motosy, to? No, ten, no, to z jest lepszy. Chińczyków. Mi się wydaje, że to jest lepszy niż X-Motos. On w ogóle nie jest ciężki, tak mi się wydaje. No. Patrz, Tomka chyba będzie ścigał teraz. Zapomniał czego. Kuba, coś zrobiłeś temu panu? Coś kopłeś w auto? Nie. Bułkę mu zajwanił z kabiny. To tylko pies coś tam robi. I na psa. Nie nasikałeś na koło? Nie, dzisiaj nie. Tego nie czuję tych motocykli jednak, wiesz? On nie potrafi na tym. Nie, kładem tak, ale motoru to nie ogarnia. To lamaneta musi być tam. Od razu, kita i już. Tak się testuje. Oskar, już lepiej pojechałeś. No ja odkręcałem do końca cały czas. Oskar umie. Kuba, pokażesz tacie Tomkowi, jak się odkręca? No. Dobra, na postoju. Dobra. Dobra. Takie coś znalazłem w kieszeni. Nie wiem, co to tu robi. Też nie wiem. Oskar ci podrzucił. To było 200 zł, Oskar, w tak zwinięte. No może teraz się... Dlaczego lepiej? Teraz chyba. To zgaśnie. Tylko tak. Taka milsza jest. Lżejsza jest na pewno. Ten gaz trzeba mocno odkręcić. Jest nie? Długi, nie? Tylko bierze, nie? Tata, bo nie a czemu tak palca? Słabo odkręcałeś? No przecież to jest nowy motocykl, Kuba. Na dotarciu on jest. To Oskar. Zobacz, Oskar. Jak ładnie. To był dziadek! To Oskar był. Nie! To był dziadek! Nie, ale jest naprawdę. Fajny. Taka mała Honda. Zobacz, jaki łańcuch tam jest, Tomek, złoty. Widziałem, wyglądałem. A zobacz, jaki wydeszek taki mały. Nie, no fajnie. Tomek, przesiadka na teraz na Diabolini? Nie. Następne odcinki będą z Liza, tak? RMZ? Apollo. Apollo. O taki sprzęt też mi się pytaliście. Czyli w następnym odcinku ja tu uchylę trochę. One są do składania. Coś tutaj odchylimy. Kuba, chodź, ty lubisz kartony rozwalać. Kartony? No. Do rozwalania? Do rozwalania. Chodź, pokażemy widzom, co będzie w następnych odcinkach. To będzie tak, 250, 21 koła na 18. To jest Apollo. Możesz to rozwalić? No możesz jechać... Tu. Tu są, chodź. Tak? A no właśnie, bo to się ściąga do góry. Kuba, to pomożesz. Świeżutkie. Jest Apollo. O, regulowane te zawieszenie będzie miał. O, to już będzie mocniejsza bestia. Czarna rama. Ja nie patrzę na... Czyli ten ja się bawię tym. Czyli dobra, ty bąbelką się bawisz, a Apollo to będzie na następny odcinek, gdzieś za tydzień. Tu będzie Alfa Rad. Tu będzie Alfa Rad. Też do góry da radę podnieść? Tak. To lecimy. Kuba, pomagaj. Ło.
Racer. Alfa Racer, lampa jak KTM. Podobna trochę do Motosa. No tak? Też, kurczę, też będzie miał regulowane pustki. I tego też. To będą te trzy mocniejsze wersje, tak? Mocniejsze niż Diabolini. O, porównywalne. Beretta. Beretta. Kurde, no i to też będzie. Trzy. Cztery. I ryb. Tu jest od spodu. Niestety. Tego nie ten, ale z góry pokażemy. To się umawiamy na przyszły tydzień, wtedy przyjadę. Nie, Andrzej? Tak. Na przyszły tydzień. Czyli tak, Apollo, Beretta i Alfa Rad. Ja wam przetestuję te motocykle i opowiem o nich. Kuba, przejdziesz? Idę, idę. To my na dzisiaj kończymy. Nara, hejos, czekajcie na odcinki. Pozdrawiam, hejos. Na miniaturkę. To na miniaturkę, Kuba. O, właśnie, pokaż. Chodź, Kuba, po 140 zobaczymy. Tu jest 250 pod spodem kładzik. O! I 140 jest. Tu jest 120 mniejsze koła, ma 17-14, a 140 ma 19-16. Znaczy. To jeszcze mam 140. Tak. Jest na rzeczy poradziłeś? To jest 120. Ja tu chcę się tym przejechać, nie? Ja chcę się tym przejechać. Będzie złożona dla Kuby? Będzie. Będzie złożona dla ciebie. To przyjedziemy. Są wakacje. Tak jest. Przyjedziemy na pewno. I to jest jak się nazywa ten motocykl? RFZ Viper? Viper? To Apollo, nie? Właśnie nie wiem, tam też tak pisało. Apollo. No to Apollo. Tu jeszcze to jest. Apollo 140. To największy koła będzie. To jest na większych kołach. Mhm. Czyli to by była co? 170. Nie, to jest 140, a to jest 125. Tak. To będzie się z silnikiem i kołami, nie? No, no to też na testy. O jeny, to ja tutaj będę. Na etacie. No, wyciągamy. Nie, bo tu już. To już poprzecinałem wszystkie. Uuu, tu też wydeszek fajny jest. Powiem ci, że coraz lepiej to robią, wiesz? Idą w jakość. Apollo. Będzie się działo. Będzie się działo. To dzięki bardzo. Kolorowy. No kolorowy. Tam mocniejsze będą. Mocniejsze to znaczy mocniejsze co? Niż ten Diabolini. Diabolini. Czyli taka T4 powiedzmy. Tak, taka T4.